Z Ewangelii według świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Oto ludzie, którzy stoją u progu największej tajemnicy, mają na wyciągnięcie ręki samego Boga. Tymczasem oni spędzają swój czas na sprzeczaniu się, na kłótniach. Trudno sobie wyobrazić głupszą sytuację, kiedy możesz mieć coś bardzo wielkiego i pięknego, ale twoje życie poświęcasz na to, by udowadniać innym, że nie mają racji i by udowadniać innym, że to ty jeden wiesz, o co chodzi. Wobec tajemnicy Eucharystii można milczeć, można niemo podziwiać, można kochać, można klęczeć, można adorować, można się wzruszać, można ją próbować zrozumieć. Ale można także, jak się dzisiaj okazuje, sprzeczać się o nią. Tylko że to chyba najgorszy sposób na rozważanie Eucharystii w swoim życiu. Nie pozwólmy na to, by najważniejsze i najpiękniejsze rzeczy naszego życia sprofanować przez spory, kłótnie i udowadnianie sobie racji. Wobec najważniejszych spraw w naszym życiu wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy jesteśmy równi i możemy wspólnie poszukiwać prawdy. Do zobaczenia jutro.